Dziś będziemy budować sobie w ślepo i to nie tylko dlatego, że mam po 5 dioptrii na oko. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. To co tu widzicie to jest gotowy produkt. Nie, tu niczego nie brakuje, w szczególności jeżeli macie na myśli opakowanie czy instrukcję. Tak się bardzo często dostaje po prostu rzeczy z AliExpress. AliExpress, które nieraz wychwalam, bo jest naprawdę dobre, jeżeli chodzi o jakość klocka. Naprawdę jest to sensowna alternatywa, no często też podróba, ale jednak wiecie, alternatywa do klocków Lego, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. Da się tym bawić naprawdę spoko. Tymczasem jednak wiecie, oni często nie mogą dawać opakowań, by uniknąć tutaj kosztów, VAT-u, podatków i wszystkiego. W związku z tym bardzo często, praktycznie zawsze, chyba że w aukcji jest wymienione, że jest to z opakowaniem, dostajemy no, w takiej oto formie. Ja to dostałem natomiast od kreatywnego Rafała jeszcze na poprzednie urodziny kanału. Nowe będą za pół roku dopiero. Natomiast dostałem, no i tak, nie ma tu instrukcji, ponieważ na AliExpress nie ma instrukcji. Swoją drogą dziwię się, no bo do tego mogliby dorzucać instrukcje papierowe do środka albo nawet nadrukowywać na opakowaniu, chociaż przypuszczam, że tu efekt byłby katastrofalny. W związku z tym, jeżeli, wiecie, sami sobie zamawiamy takie klocki, no to jeszcze ma to sens, no bo wiemy co zamówiliśmy, możemy spojrzeć na screen, na co zamawialiśmy i tam jest zestaw. Jeżeli jednak, tak jak ja, dostaję się to od wujka, aczkolwiek kreatywny nie jest moim wujkiem, ale wie przykład, wujka, rodziny, kogokolwiek, nie macie pojęcia co to jest, a ciocia też za bardzo nie wie co to jest, bo generalnie ją to mało obchodziło, no chciało wam kupić jakiś, wiecie, klocek, żeby z pustymi rękami do was nie przyjechać, więc nawet nie jest w stanie wam wskazać w historii, no to gorzej moi drodzy. I choć nie jest taki skomplikowany zestaw, to generalnie będę chciał dziś zobaczyć, no co ja, taki biedny WTF kloc, jestem w stanie z tego zestawu jakby zrobić. Czy moja fantazja tutaj da radę, czy nie da rady? Czy nadam się do, no może nie Lego Masters, ale Brick Masters, WTF Masters, swoją drogą to byłby całkiem ciekawy program, WTF Masters. I w ogóle wiecie, jest taki, jest taka jaskinia z 2 milionami podróbek, nie? I tam w ogóle jedne się drugi nie trzymają i tak dalej. Ech, fantazja płynie, moi drodzy. No i na pierwsze, co widzę, że no to mi pachnie, jakąś firmą, dobrze mi znaną firmą. Dromader? Czyżby Dromader? Moi drodzy, jeżeli spojrzę sobie na jakość wykonania tej figurki, zajeżdża mi ona mocno Dromaderem. Zajeżdża mi też bardzo słabym wyglądem, to na pewno, i zajeżdża mi też brakiem rączki jednej. Serio, nie ma tu jednej rączki. Chyba, że gdzieś, no nie, no wszystko wyleciało. Nie ma jednej rączki. To będzie jedno ręki kierowca. Sam pływowca bardziej. Spójrzcie, w ogóle jak nakładamy mu hełm, zasłaniamy mu większość twarzy, w sensie wystają oczy i kawałek nosa, aczkolwiek w sumie to akurat jest realne. Ten nadruk przynajmniej na twarzy jest taki, że tutaj no ledwo tak widać, jakby oszczędnie ten tusz tutaj był tłoczony. Nogi, jak widzimy, do końca się nie wzięły, także czekajcie, z boku trochę, o teraz chyba wskoczyły, ale ruszają się bardzo ciężko, także to dobry efekt nie jest. Tak, generalnie klocki z AliExpress są dobre, ale zapomniałem powiedzieć, chyba że kupujecie klocki oznaczone nazwą jakiejś firmy. Tu już wtedy bywa różnie, ponieważ są to klocki jakiejś firmy. Natomiast tak zwane no-name'y na AliExpress zazwyczaj są dobre. Spójrzmy, oryginalne, heksowe jednak tutaj miejsce na study. No i tutaj na dół takie kieszenie, takie oszczędne, tak mi trochę to Kobi z lat 90. powiedziałbym przypomina. Mocno, chociaż tutaj jakiś kształt, co oczywiście chwalimy, chcieli mieć swój. Chwalimy, moi drodzy, zawsze coś takiego, no bo jak tu nie chwalić, jak wiecie, jednak ktoś idzie z jakąkolwiek oryginalność, jest to lepsze niż podróbkowość, zazwyczaj. Oczy tutaj wystają. No i teraz tak, moi drodzy, no dostajemy trochę kloca. Jest w ogóle nadruk, investigate. Wow, śledztwo, moi drodzy, to taki śledczy jest. Co mi powie moja fantazja? Akurat wziąłem taki prostszy zestaw, bo kreatywny przysłał mi 2 zestawy, drugi to jest budowlany, ale mówię, kurczę, sprawdzę, czy ja w ogóle z tak prostym zestawem dam radę. Byłbym w szoku, gdyby nie, ale wiecie, to są jednak podróbki. Bo patrzcie, no moja fantazja podpowiada, że to musi być tak, mimo wszystko. Moja fantazja również podpowiada mi, że... Aj, tu w ogóle była butla tlenowa, którą pominąłem, że to... Moja fantazja podpowiada mi, że to nie jest na szczęście skomplikowane. Aczkolwiek nie składa się jakoś najfajniej. Dromader już wiemy z doświadczenia, że zbyt dobrym klockiem alternatywą nie jest. No to akurat jest bardzo prosto. No i zostaje de facto nam ślizgacz,
którego osobiście, aczkolwiek to robię mocno wzorem Lego, bo miałem kiedyś podobną konstrukcję z Lego, wszczepiłbym tu. No i pozostaje mi właściwie tylko to, z czym nie mam pojęcia, czym zrobić, więc osobiście wstawiłbym to po prostu tu. Szczepia się to ciężko. Już nie wiem, czy widać mi na palcach. Widać, patrzcie, widzicie? Już odbicia na palcach. Po prostu nie składa się tego dobrze, moi drodzy. Brak tej jednej rączki. On tu w ogóle staje, okej. Dobra, tak. I wtedy w tym momencie z tymi pytufami za bardzo nie mamy co zrobić, chyba że rzucimy je tu na pakę, no ale wiecie, jak będziemy śmigać, to zjeżdżają. No i tak to bywa z tymi klockami z Ali. Nie mamy często do nich instrukcji, tych małych zestawów. Musicie brać to pod uwagę, jeżeli jeszcze nie macie w historii swojego zakupoholistwa, zakupu na Ali. Weźcie pod uwagę, że tam często nie macie, więc albo kupujcie to sami, wiedzcie co to jest, żeby sobie złożyć, albo proście ciocię, żeby odkopała to z historii i wam pokazała zdjęcie, ale dromader, jeżeli będzie w nazwie, to cały czas odradzam, ale ej, dobrze poszło mi chyba, nie? Złożyłem chyba tak, jak powinno być. O, albo takie coś, trochę wygląda to jak, wiecie, taki zimowy ścigacz. No, opcji tu mogłoby być po prostu pierdyliard, ale tu przynajmniej byłoby miejsce na sprzęt. Nadaje się do Brickmastera czy nie, moi drodzy? Może zróbmy to, może zróbmy taki program Brickmaster i będziemy budować z podróbek. Co wy na to? Piszcie w komentarzach. Dzięki, że byliście dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Bye!